Ciekawy jestem, po kim w spadku odziedziczyła pani głos o tak nieprawdopodobnej skali. Odziedziczyłam po mojej mamie, która też była śpiewaczką, która śpiewała 35 lat w Teatrze Muzycznym w Łodzi. I praktycznie moje śpiewanie było od najmłodszego, od dzieciństwa. Zaczynałam początkowo, zaczynałam od takich małych konkursów, na których dostawałam wyróżnienie, potem zaczęły się Teatr Wielki, potem Estrada i wreszcie Szwecja, gdzie spotkałam wspaniałego muzyka, mojego męża, Eugeniusza Epoloka, gdzie razem bawimy się w muzykę, która jest jednocześnie naszą pracą, tym zarabiamy na życie, jeździmy po świecie i sprawiamy sobie nawzajem przyjemność, a jednocześnie udaje nam się zarabiać pieniądze, czego życzę wszystkim. Sprawiacie Państwo przyjemność innym. O, dziękuję Panie redaktorze. Panie Aldono, jak duży jest Pani repertuar i jaki rodzaj utworów składa się na jego trzon? Więc ja zaczynałam od repertuaru typowo klasycznego, od arii operowych, arii operetkowych. Moim wzorcem była Maria Callas. Obecnie udało mi się połączyć jak gdyby muzykę klasyczną z bardzo popularnym repertuarem pop, myślę o najnowszych hitach, śpiewam również standardy jazzowe, śpiewam w różnych językach, w końcu staram się łączyć różne style muzyczne i jak tylko mam okazję, to dodaję kadencję. Z górnym C na przykład. To nie musi być akurat C, ale w każdym razie klasyczne kadencje. Staram się łączyć różne style. Czyli wykorzystam. Wtedy w czerwonej sukience i ty tak blisko mnie. Zakochani, nic nie liczyło się. Ty obok, taki młody, muzyka wokół nas, a ja rozmarzona, seksowo słodko gra. Połączył nas, choć to już minęło.
orkiestra grała tylko dla nas. Wszyscy patrzeli w nas i księżyc świecił nisko i niebo było blisko. Ta suknia czerwona, patrzeniem na i księżyc świecił nisko.